Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć na temat oczyszczania i dlaczego jest to tak bardzo ważne. Często przychodzą do mnie klienci z różnymi dolegliwościami, po prostu w rozsypce. Mają bóle brzucha, zaparcia, migreny, cukrzycę, różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne. Szukają pomocy, bo lekarz stwierdził, że wszystkie badania są w normie i pacjent jest zdrowy. Niestety nie wygląda mi zazwyczaj na zdrowego. Powiem Wam tyle. 99% z nas, lub nawet 100, mogę zaryzykować, ma pasożyty. Przerost złej flory bakteryjnej w jelitach. Jest to po prostu dzisiaj plaga. Ja nie wierzę w to, że nie ma osoby, która nie ma pasożytów. Każdy z nas je posiada. Tylko teraz kwestia, w jakiej ilości. Żaden pasożyt nie wpływa na nasz organizm w sposób pozytywny. Nie mylmy tutaj też tego z dobrą florą bakteryjną, bo dobra flora bakteryjna to są bakterie, które są w jelitach nam potrzebne i one powinny być w dużej ilości. Ale niestety w dzisiejszych czasach wszystko co jemy, wszystko z czym się stykamy, osłabia nam naszą florę bakteryjną, ponieważ nie mamy w jedzeniu błonnika, ponieważ jemy wszystko co jest oczyszczone, czyli białą mąkę, która nam uszkadza, kosmki jelitowe dodatkowo zakleja i powoduje, że nie ma wchłaniania w jelitach odpowiedniego, bo w jelitach oczywiście się odbywa wchłanianie produktów substancji odżywczych. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie jelita. Ja ze swojego doświadczenia wiem, jak bardzo mocno poprawia się stan zdrowia człowieka po odstawieniu pewnych produktów żywnościowych, które mu szkodzą, i po oczyszczeniu jelita. To jest zmiana, którą warto zastosować, żeby się lepiej poczuć. Obecność pasożytów w naszym organizmie działa na rozregulowanie poziomu hormonów, więc tak, choroby tarczycy, zły sen, generalnie podwyższony kortyzol, jesteśmy bardziej narażeni na stresy i tak dalej. Można wymieniać tutaj dużo tego. Dlatego to wszystko jest ze sobą związane. My nie powinniśmy jakby traktować naszych jelit jako tylko jelit. Oczyszczenie jelit wpływa korzystnie na cały nasz organizm, na korzystne działanie całego naszego organizmu, łącznie z naszym myśleniem. Jak ja widzę klientów, którzy do mnie po oczyszczaniu przychodzą, ja czasami nie wierzę, ja czasami nie poznaję tego człowieka, po prostu to jest zupełnie inny człowiek. Uśmiechem na twarzy, ze zrzuconymi kilogramami, zupełnie inny koloryt skóry, zupełnie inne zachowanie. To jest po prostu niesamowite. Dlatego warto to zastosować, bo to jest terapia naprawdę bezinwazyjna. Przed podjęciem jakiejkolwiek terapii lekami syntetycznymi czy hormonami ja bardzo zawsze polecam człowiekowi oczyszczanie, bo w tym momencie organizm zupełnie zaczyna inaczej funkcjonować. Wszystko dąży do homeostazy. Nasz organizm działa na takiej zasadzie, że jeśli ma wszystko, co mu potrzebne, nie ma nadmiaru toksyn, ma wszystko, czyli dobre odżywianie, dobre nawyki żywieniowe, ruch codziennie, no to wtedy, no i te witaminy oczywiście, mikroelementy, które powinny być zawsze w naszej diecie, czy tam w suplementach dostarczane, to on nam podziękuje, on będzie dążył sam do homeostazy, czyli do tej równowagi. Nie będziemy chorować, on cały czas będzie tam sobie sam te stany zapalne likwidował i tak dalej. To wszystko on się tym będzie zajmował. Dlatego też ważne jest ustalenie, czy jakie produkty żywnościowe nam szkodzą. Bo jeśli spożywamy produkty żywnościowe, które są dla naszego organizmu negatywne i negatywnie wpływają, no to wtedy nasz organizm będzie wiecznie miał stan zapalny. A długotrwający stan zapalny wiadomo z czym się wiąże. Są to niefajne schorzenia. Często właśnie choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, jakieś tam egzemy, łuszczyce, różnego rodzaju po prostu choroby, które trwają przewlekle,
Mijają, po prostu mijają po kilkutygodniowej kuracji oczyszczającej, dodatkowo z wyeliminowaniem produktów żywnościowych, które nas trują, które nam działają niekorzystnie na nasz organizm. Dlatego wybierajmy i czytajmy etykiety. Moi drodzy, to jest tak bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się kupuje, na co się wydaje pieniądze. Naprawdę, jak ja widzę, co rodzice kupują swoim dzieciom, to jest przerażające. Dlaczego człowiek nie ma takiej świadomości? Dlaczego nie chce poznawać tego, jakie dodatki do żywności tam są w tym produkcie akurat? Dlaczego chce zatruwać nieświadomie swoje dziecko czy swoich najbliższych? Dlaczego nie daje żywego jedzenia? Dlaczego nie wybiera kolorowych warzyw i owoców, tylko przystaje na produkty wysoko przetworzone, które tak naprawdę oprócz walorów smakowych nie mają nic w sobie? Tam jest naprawdę niewielka ilość, w ogóle powiedziałabym, że nie ma wcale wartości, nie ma tam witamin i minerałów, bo zazwyczaj witaminy i minerały, jeśli poddamy obróbce termicznej, one po prostu uciekają. Wszystko to razem, jak zastosujemy taką terapię oczyszczania organizmu, oczyszczania później wątroby i nerek, no to wszystko przyniesie naprawdę wspaniałe i cudowne efekty. Oczywiście dzisiaj w jedzeniu, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie ma witamin i minerałów, więc trzeba się zasuplementować. Nie ma dzisiaj takiego mówienia, że o dobra, przecież ja nie będę suplementował, wszystko co jest w jedzeniu, to już mi wystarczy. Niestety, w jedzeniu dzisiaj nie ma tylu witamin i minerałów, jakie były 20 lat temu. I ten nieszczęsny gluten, który mamy na co dzień w każdym praktycznie dodatku, w każdym pożywieniu, to wszystko się ze sobą wiąże. My chorujemy, nasze jelita przestają dobrze funkcjonować, a jelita to jest nasz drugi mózg. W jelitach się rodzi nasze zdrowie. Jeśli mamy zatrute jelita, jeśli mamy tam nadmiar złej flory bakteryjnej, patogeny, pasożyty, no to nie jesteśmy w stanie być zdrowi. Nie ma takiej opcji, nie będziemy zdrowi. Zawsze nam będzie coś dolegać. Dlatego tak bardzo ważne i zawsze zwracam uwagę wszystkim, którzy do mnie przychodzą, żeby zrobili to w odpowiedni sposób, tak jak ja powiem, odpowiednio oczyścili organizm, nie na pół gwizdka, bo wiadomo, pasożyty się namnażają i po prostu później jest nawrót. Dlatego ważne jest regularne oczyszczanie i to nie jest tak, że raz do roku to zrobimy. I nasza odporność w jelitach jest osłabiona przez to, że jemy źle, przez to, że gluten, przez to, że nabiał, dlatego białko nam zakwasza. Nieważne, czy to jest produkt zwierzęcy, czy to jest roślinny, ono nam i tak zakwasi organizm. W zakwaszonym organizmie, czyli w nadmiarze śluzu, patogeny mają idealne środowisko do rozwoju. Dlatego to jest tak bardzo ważne. To wszystko się ze sobą wiąże. My nie możemy sobie leczyć się na przykład na chorą wątrobę, nie patrząc na to, w jakim stanie są nasze jelita, czy trzustka, czy układ trawienny generalnie. Wszystko jest ze sobą związane. Dlatego wybierajmy produkty świadomie, czytajmy te etykiety. Im krótsza lista, tym lepiej, wiadomo. Im mniej dodatków do żywności typu E, to też lepiej. Unikajmy wzmacniaczy smaku typu glutaminian czy sorbinian potasu. To są rzeczy, które tak naprawdę jeszcze do końca nie są zbadane, jak to działa na nasz organizm. Niemniej jednak są uznane za niebezpieczne. Mogą powodować różnego typu alergie, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w kosmetykach. Czytajmy to, co kupujemy. My w końcu nasza skóra to jest największy organ naszego ciała i ona wchłania to. Ona to wszystko wchłania. My się pomydlimy na całym ciele i po prostu te wszystkie toksyny wchodzą do naszego organizmu. Jesteśmy dzisiaj bombardowani toksynami, bo mamy skażone powietrze, mamy skażoną wodę, mamy skażoną glebę, mamy dodatki do żywności, mamy chemiczną żywność. I dodatkowo jeszcze psikamy się perfumami, które nas zatruwają. Tam jest przecież triklosan, kancerogenna rzecz. I my to wszystko wdychamy. Dlatego świadomie podchodźmy do tego. Świadomie wybierajmy te produkty. Czytajmy każdą ulotkę, nie tylko na produktach spożywczych. Czytajmy ulotki na lekach. Czytajmy ulotki na kosmetykach. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego wykładu. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału i lajka. To mnie bardzo pomoże i zmotywuje do dalszego działania. Jeśli macie jakieś pytania,
To bardzo proszę o napisanie w komentarzu, jakie chcielibyście poruszyć tematy na moim kanale.